Kochani, kochani, chcę Wam powiedzieć coś ciekawego, co się zadziało tutaj u mnie w pracy. Jak to wygląda wszystko tutaj, jeśli chodzi o szczepionki? No to tak, jestem tutaj w naturalnym centrum zdrowia. Jest tu bardzo dużo ciekawych rzeczy, jest to w ogóle otwarte. Dzisiaj jest Martin Luther King i zobaczcie, ile samochodów na parkingu. Dlaczego tu jestem? Dlatego, że w mojej pracy rok temu, jak zatrudniłam się, nie cały rok, może 11 miesięcy, bo zatrudniłam się w lutym, a mamy styczeń, więc 11 miesięcy temu zatrudniłam się w tej pracy, do której chodzę dalej, i oni żądali ode mnie exemption from immunization, takiego dokumentu, który mówiłby, że ja nie chcę się szczepić na grypę. To jest flu shot. No i poszłam do lekarza, powiedziałam lekarzowi, że ze względów etycznych ja uważam, że no nie powinna mieć szczepionki, plus jeszcze też ze względów medycznych. Ale ogólnie doktor nie napisał mi ze względów medycznych, dlatego że mnie nie znał prawdopodobnie i po prostu napisał mi tylko, że ze względów etycznych ja odmówiłam szczepienia. Tak napisał w tych papierach, w tych dokumentach. Osoba, która przyjmowała mnie do pracy, odpowiedzialna za to, przyjęła mnie z tym dokumentem i jakby zgodziła się na te etyczne powody nieprzyjęcia szczepionki. No i słuchajcie, mija rok czasu, oni piszą maile do pracowników, czy już się zaszczepiliście na grypę, no to ja oczywiście mówię, no przecież ja zostawiłam dokument, nie muszę, to tamto. No i dostaję wiadomość od mojej szefowej, szefowa mówi, słuchaj, no ale tutaj nie znaleźliśmy rok temu twojego dokumentu, tych medycznych dowodów, tych medycznych powodów twoich, no i podaj nam to od lekarza, jak możesz, daj kopię. Pojechałam do mojego doktora i mówię mu, że chciałabym kopię tych dokumentów rok temu, które dostałam od ciebie. Pan doktor mi to dał, ja zaniosłam z powrotem to do pracy, a oni popatrzyli się na to i powiedzieli, hej, ja nie wiem dlaczego, ale w jaki sposób ty zostałaś przyjęta, jak to powinien być medyczny powód, a nie etyczny powód nieprzyjęcia szczepionki. I mówią, my nie możemy tego przyjąć i jeśli w ciągu tam iluś dni wyznaczyli mi, oczywiście to tam cała podczepiona została grupa ludzi odpowiedzialnych za to, przyjmujących ludzi na stanowiska, łącznie z najwyższą szefową w ogóle. No i że tak, że ja tutaj muszę się szczepić, w ogóle taka nagonka jest na szczepienie strasznie. Przeszło to rok temu i nikomu nie przeszkadzało, tak nagle teraz coś przeszkadza. Dużo rozmawiałam z moimi znajomymi tutaj z pracy i oni naprawdę nie chcą brać szczepionek i opowiadają różne historie, że mieli różne objawy, które nie były pozytywne, w sensie, że dwa tygodnie czuli się źle. Moja koleżanka też z Polski mi opowiadała, wiele, wiele historii jest takich, że po szczepionce się czujesz źle, no, szczególnie grypa. No, po co mi grypa, jak ja mam, słuchajcie, szczepionki w powietrzu, w słońcu, w jedzeniu i w różnych innych rzeczach. Więc nie potrzebuję czegoś takiego dodatkowo w moim organizmie i uważam, że to ja decyduję o tym, co ja mam i wkładam w swój organizm, a nie moje miejsce pracy. Moje miejsce pracy może być odpowiedzialne za to, może mi podpowiedzieć, żebym była odpowiedzialna za dokumenty, papiery, jakie wysyłam, co robię dla pacjenta, czego nie robię i ja tych wszystkich zasad się trzymam, ale tą jedną zasadę trzymam dla siebie, bo moje miejsce pracy nie będzie odpowiadało za moje ciało. Taka jest moja zasada. No i słuchajcie, było mi bardzo ciężko, bo teraz miałam w ogóle 5 dni wolnego, ale bardzo, bardzo długo rozmyślałam, bo powiedzieli, że jeśli nie dostarczysz nam dokumentów od lekarza, to niestety będziemy musieli cię tak jakby wstrzymać od pracy, suspended. Czyli nie możesz pracować, ale jesteś jeszcze niezwolniona. Jeśli, kochani, te dokumenty być może im nie będą pasowały, no to będę suspended dalej. A później, jeśli ja tam nie wezmę prawnika czy coś takiego, no wiecie, ochrona pracowników jest i wtedy jeszcze możesz się odwoływać w ciągu 6 dni i jeśli nic się nie zadzieje, no to mnie zwalniają z tej pracy. Także no, taka przykra sprawa, bo powiem Wam, że bardzo straciła ta firma u mnie właśnie w tym przypadku, dlatego że zmuszają tak naprawdę Ciebie do tego, żebyś wziął szczepionkę. Większość ludzi bierze szczepionkę, pomimo tego, że ma podobne teorie i podobne idee jak ja. Bo rozmawiam z Amerykaninami, oni mówią, że słuchaj, no chcę pracować, tak?
chcę pracować. Wiedziałam, że szczepionki nie przyjmę, ale co mam zrobić, jak mam tutaj sobie poradzić, żeby dostać ten dokument. No i dzwoniłam do mojego PCP, czyli lekarza ogólnego. Wyobraźcie sobie, że pan doktor, lekarz ogólny, odmówił mi napisania tego dokumentu, dlatego, wiecie jak uzasadnił to? Dlatego, że mnie nie widział rok czasu, dlatego, że ja nie byłam u lekarza, bo nie choruję i nie jestem za bardzo za leczeniem takim podstawowym, wolę jakieś sposoby alternatywne, zioło, lecznictwo, samo leczenie też. I on mówi, ja Ciebie nie widziałem, to ja Ci nie mogę wypisać takiego dokumentu. Ja mówię, że dlatego mnie nie widziałeś, bo ja jestem zdrowa właśnie, bo nie biorę, nie powiedziałam to w taki sposób, powiedziałam to w bardzo kulturalny i spokojny sposób, że po prostu nie biorę żadnych leków, nie choruję i dlatego nie przychodzę do lekarza, ale to nie oznacza, że nie mam alergii na ten rodzaj szczepionki. No i kochani, dzwoniłam chyba do 7 czy do 10 miejsc, już tylko z zapytaniem, czy doktor wypisuje taki rodzaj dokumentu. No i nie znalazłam. I to jest jedyny człowiek, do którego dodzwoniłam się i powiedzieli, że i jak się zapytałam, bo wszędzie to nie, pielęgniarki, no co, exemption, jakbym jakaś była dziwna w ogóle. A tutaj jak zadzwoniłam, to of course, we do it. Jest to chiropraktor i nie wiem, czy mi przyjmą, bo on jest, nie jest jakimś takim, wiecie, doktorem medycyny. No ale napisał mi exemption from immunization i those being sensitive, allergic to drugs, unable to receive flu vaccination due to medical reason. I on mnie przebadał, posłuchał mojej historii medycznej, co jest bardzo ważne, i na podstawie mojej historii, która była znikąd praktycznie, w sensie na podstawie tego mojej biografii, co ja mu powiedziałam, wystawił taki świstek. I to jest forma DH-680, także jakbyście chcieli, to możecie oczywiście sobie też z czegoś takiego skorzystać, kochani. Nie wiem, jak będzie, dam Wam odpowiedź, jutro będę wiedziała dokładnie, czy mnie zaakceptowali w pracy. Ta firma sobie prawo sama zrobiła. Dużo firm jest, która tego nie ma. Krystian pracuje, nie musi się szczepić na grypę. A tutaj, zobaczcie, jest to mandatory, czyli jest obowiązkowe. Obowiązkowe szczepienie na grypę w tym miejscu. Tej szczepionki z plandemii nie musimy brać. Obowiązkowo proponowali nam, ale no wiecie, różnie się może zmienić, jeśli to jest takie miejsce pracy, że zmuszają cię do pewnych rzeczy. Także kochani, tak pokrótce, 19-20 minut, kochani, ale tutaj mam tą przestrzeń, żeby do Was mówić, żeby Wam opowiadać. Także forma DH-680, jeśli chcecie dla dziecka, to idziecie do departamentu, Department of Health, i tam jest formę, wypełniacie formę i macie tą formę podpisaną przez nich i dajecie do szkoły. Okazało się, dzisiaj byłam w pracy, miałam ogromnego stresa związanego z tym, czy mnie będą trzymać jako pracownika, bo i tak bym się nie zaszczepiła. I wyobraźcie sobie, że jednak zaakceptowali ten dokument. Więc bardzo się cieszę, chociaż mnie to bardzo wyczerpało. I mam troszeczkę inne spojrzenie na tą korporację. Dużo to zmieniło w moim nastawieniu do tego miejsca i tyle, no ale cieszę się, że zrobiłam swoje, wygrałam i postawiłam na swoim. Mało takich ludzi jest, wiem, że przede mną była dziewczyna zwolniona właśnie z takiego samego powodu. Także czuję się, że wygrałam. Bardzo się z tego cieszę. Także warto walczyć o swoje i szanować swoje życie, swoje ciało i być za nie odpowiedzialnym i nie pozwalać, żeby ktoś inny za nie odpowiadał. Bo to jest jedyne, co możemy jeszcze zatrzymać w tym zwariowanym świecie. Okej, kochani, tymczasem dzięki, że jesteście z nami na kanale Dudki, że oglądacie też tutaj, jesteście ze mną też tutaj, także dziękuję bardzo serdecznie. Może niedługo, jak przejdę na pół etatu, to pytaliście się mnie, dużo widzów się mnie pyta, czy będę prowadziła jakieś terapie, coachingi. No to myślę, że tak, że właśnie tak, ale to dopiero wtedy, jak przyjdę na pół etatu. Także trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Buziaczki, pa, pa.